Słom dobry, w czwartek, w sobotę po południu. Popołudniowe kawę sobie wziąłem do auta. Przepalę go tutaj. Niech chwilę pochodzi. Bo opowieść będzie transportowa. To jest opowieść transportowa, która mi się nie nagrała podczas Cosia numer 36, podczas cieszyńskiego objazdu śmietników. Opowiadałem tę opowieść, ale przycisk pauza play znowu mnie wyszkolił. No i nie nagrało się. Ja chciałbym to nagrać, ponieważ mechanik, z którym jakiś czas temu, czy cały czas współpracowałem w sprawie złomu, stwierdził ostatnio, kiedy rozmawialiśmy u niego w warsztacie, że porównując stawki genne moją i jego, rzucił takie stwierdzenie, że ale my tu ciężko pracujemy. Tak jakbym ja pracował lekko, więc chcę opowiedzieć o jednej trasie, którą pamiętam do dzisiaj, chociaż dobrych, ładnych kilka lat minęło. I to jest taka trasa, którą się zapamiętuje na bardzo długo. Otóż wyjechałem z Cieszyna. Pracowałem wtedy w małej firmie, gdzie mieli 3 samochody. Będę przepijał kawką, jeśli pozwolicie. Wyjechałem z Cieszyna na załadunek do Jarosławia. To jest koło Przemyśla miejscowość. Lepsze kawka, jak jest ciepła, nie? Bo jest zimna, to już taka nie za bardzo. No i w tym Jarosławiu załadowałem, moi drodzy, towar do Liverpoolu w Anglii. Jechałem tam na strzała, czyli bez spania. No sobie możecie popatrzeć nie na mapę. Cieszyn, Jarosław, Jarosław, Liverpool. No i kiedy się zbliżałem do tego Liverpoolu, już miałem tam powiedzmy 100 km do celu. Rozmyślałem sobie, że jak zrzucę się, czyli rozładuję ten towar, to obejmę podusie i pospać muszę, nie? Miałem takie myśli błogie o spaniu, o tym odpoczywaniu, że tam gdzieś zaparkuję i wiecie, do kurnika wejdę i będę spał jak zabity. Ale niestety myśli moje o spaniu przerwał SMS z adresem załadunku. Było powiedziane, jedź do Glasgow, tam załadujesz jedną paletę. No to więc rozładowałem się w Liverpoolu, no i 400 km na północ pojechałem do Glasgow, do Szkocji. I tam towar nie był jeszcze gotowy, więc pod rampą, stałem pod rampą. Otwarty z tyłu, żeby gotowy do załadunku. Brałem taką jedną paletę ze skórami na siedzenia, no, samochodowe. Taki stelaż drewniany, na którym były po prostu skóry narzucone, ileś tam warstw tych skór. No i towar był niegotowy, więc przespałem się godzinkę na siedzeniach pod tą rampą. Potem mnie zapukali do mnie, obudzili mnie i że załadowane. Pospinałem to pasami. No i do Palencji, do Hiszpanii, nie? Czyli tak, z Glasgow na dół, do Dover, do portu. Nie pamiętam, czy promem płynąłem, czy pociągiem w tunelu. No i Francja, oczywiście cała w dół. Tam do Barcelony, nie? Do Hiszpanii. Landówkami, czyli przez miasteczka, przez ronda, przez światła i tak dalej, i tak dalej. Sąsiad idzie, chyba będzie do mnie coś gadał, więc wam może przerwę na chwilę, chociaż na razie nie. Z psem idzie. Taki bardzo miły człowiek, sąsiad mój. No i całą Francję landówkami do Hiszpanii tam, nie? No i jeszcze pół Hiszpanii do Walencji, nie? Także z Cieszyna do Jarosławia, z Jarosławia do Liverpoolu, z Liverpoolu do Glasgow, w Glasgow godzinka spania pod rampą. Z Glasgow do Dover, z Dover do przez całą Francję i pół Hiszpanii do Walencji, nie? Była to firma Robert Bosch, pamiętam. Jak się rozładowałem, to wyjechałem przed bramę i zapytałem tego ciecia, tego pana stróża, który tam na budce, były tam takie miejsca parkingowe dla osobówek, nie? Już nie jechałem nigdzie na autostradę szukać parkingu ani nic, bo nie miałem po prostu siły, no i jeżeli ten rozładunek był powiedzmy o 12 w południe, to spałem wtedy, pozwolił mi tam spać oczywiście ten stróż. Spałem powiedzmy od 12 to cały dzień, całą noc i pół dnia następnego, także byłem naprawdę wycieńczony. No, nie wiem, czy się nagrało w tym filmiku, jeszcze jak opowiadałem o takich trasach, jak jeździłem na przykład do Kechneca, to jest za Koszycami, tam jest taka mała miejscowość Kechnec, na Słowacji jest duża przemysłowa strefa. No i stamtąd na strzała do Miranda de Ebro w Hiszpanii, też sobie możecie sprawdzić. Kechnec, Słowacja, Miranda de Ebro, Hiszpania, Francja lądówkami. A wcześniej jeździłem z Wałbrzycha do Saragosy, Francja, przez Francję autostradą, bo było pilne wtedy te ładunki. Także jeżeli ktoś myśli, że taka praca w takim busie to jest tylko siedzenie
wiecie, kawka podczas jazdy i podziwianie widoków, to jesteś w błędzie, przyjacielu. Przyjmij się do firmy, wystarczy prawo jazdy B i zobaczysz, jak to smakuje, nie? Kawka jeszcze smakuje, bo jeszcze ciepła. Także to taki filmik dla przodowników pracy nagrałem, nie? Którzy uważają, że tylko oni pracują ciężko, a reszta pozostała świata po prostu odpoczywa, nie? W tym czasie. Także robiłem też kurs z Polski do Portugalii. Raz pamiętam 34 godziny jazdy. We Francji już mnie nosiło na boki, pamiętam, na światłach gdzieś tam już pasy zmieniałem bezwiednie w mieście, no to położyłem się tam, pamiętam, na 30 minut, bo była dostawa terminowa i musiałem po prostu dostarczyć towar na czas, nie? Także robiło się takie trasy, to nie jest tylko jedna trasa, to jest ta, którą zapamiętałem, bo była dość długa i dość mordercza dla mnie, ale były też podobne w mojej karierze i to nie jest lekka praca. Także jeżeli ktoś uważa, że jest, no to niech spróbuje. Niech się przekona, a potem opowiada swoje opowieści. Dobra, moi drodzy, koniec kawy. Koniec filmu kawy jeszcze nie, kawy jeszcze pół zostało. Dzisiaj podczas tego Cosia 36 znalazłem taki kosz plastikowy, pełen różnych dobroci. I skończę kawę, rzucę ten filmik i pójdę na dwór i nagramy zawartość kosza obfitości, co? Zawartość kosza obfitości dla mojej i waszej radości. Wszystkiego dobrego, zawodowego, miłego weekendu, lepszej pogody jak w Cieszynie wam życzę. Do następnego, moi drodzy, filmu, który za chwilę wyprodukuję dla was.